dołączyłam do kampanii, ponieważ sama wiem, jak ważne jest zdrowe odżywianie, to po pierwsze. Po drugie, jak ważne jest spożywanie 5 posiłków dziennie, a drugie śniadanie właśnie w skład tych 5 posiłków wchodzi. Po trzecie, jestem mamą i sama wiem, jak ważna jest edukacja nas samych, ale też i naszych dzieci przede wszystkim, po to, żeby były zdrowe w przyszłości właśnie. I od kiedy jestem mamą, tak naprawdę wszystkie tego typu akcje są dla mnie bardzo ważne, bo edukacja żywieniowa dotycząca drugich śniadań, ale w ogóle żywienia w Polsce jest jeszcze cały czas niewyczerpana i z tego powodu właśnie postanowiłam zaangażować się w ten projekt. Ja uważam, że żeby uczyć dzieci, to przede wszystkim musimy nauczyć się najpierw siebie i zrobić rachunek sumienia i w duszy odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy rzeczywiście sami zdrowo się odżywiamy, czy dajemy dzieciom naszym zdrowy przykład. Od rodziców należy zacząć i oczywiście od nauczycieli, ponieważ są właściwie drugimi rodzicami, którzy na pewno pełnią funkcję edukatorów. A patrząc gdzieś bardzo często po swoich znajomych, w dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy zabiegani i zapominamy o tym, że zdrowe żywienie jest tak ważne. Dużo się o tym mówi w teorii, ale w praktyce wychodzi tak, że zapominamy, nie pamiętamy, najadamy się później w trakcie, nie wiem, kolejnego posiłku, nadrabiamy, a przez to uczymy się złych nawyków, ale nie możemy zapomnieć o tym, że nasze dzieci na to patrzą i one głównie uczą się przez to, jacy my jesteśmy. Oni są kopią nas samych, więc żeby ich edukować, a o to nam przecież chodzi w naszej kampanii, musimy zacząć od siebie. I ja regularnie jadam 5 posiłków dziennie i od kiedy to robię, czuję się naprawdę czuję się dużo lepiej. Nie mam spadków nastrojów, nie mam bardzo dużych spadków energii i tego też nauczyłam swoje dziecko. Opowiadałam już dzisiaj tę historię, ale Państwu opowiem również, moje dziecko nie wyjdzie z domu bez śniadania. I to jest już dzisiaj właściwie jak przykazania. Nie, nawet czasem są takie momenty, kiedy ja chciałabym go załatwić jakimś bananem i po prostu pójść, bo się spóźniamy rano. Jest już tak tego nauczony, że bez śniadania nie wyjdzie. I myślę, że to jest gdzieś tam mój sukces taki mały, jak później tam sobie o tym myślę wieczorem w duchu, bo to znaczy, że już ma taki nawyk. Drugie śniadanie zawsze je w przedszkolu i ważne jest to, żeby tego pilnować, żebyśmy sami we własnym życiu tego pilnowali. Z reguły to jest tak, że na drugie śniadanie wypijam albo jakiś koktajl taki mocno witaminowy albo jogurtowy z dodatkami typu orzechy, typu migdały, typu rodzynki, typu żurawina. I to jest z reguły moje drugie śniadanie, ponieważ no nie ukrywajmy, na ten drugi posiłek w ciągu dnia nie ma się aż tak dużo czasu, więc dużo łatwiej jest mi zabrać do pracy jogurt, do którego dorzucę różnego rodzaju rzeczy, które mogę przynieść również ze sobą. No albo właśnie wykonać tego typu koktajl wcześniej w domu i zabrać go ze sobą do pracy. Jest to najprostsze i to jest to, co mogę zrobić najszybciej.